Pieniądze to jest prywatna sprawa każdego, ale myślę, że z głową je wydaje. Na pewno nie jest to bezmyślne kupowanie ubrań na kilogramy po prostu i nie wiadomo ile torebek kosmetyków. Moim takim guilty pleasure jest rzeczywiście kupowanie fajnych torebek, ale to jest raz na jakiś czas, robię sobie sama prezent, jeżeli uważam, że sobie zasłużyłam. To nie jest tak, że non stop kupuję torebki na potęgę. A tak to pieniądze raczej inwestuję w przyszłość, inwestuję w właśnie nieruchomości i to jest... zawsze miałam takie myślenie o tym, żeby po prostu mieć zabezpieczenie na przyszłość, a nie wydawanie na głupoty.